bardzo serdecznie na wspaniałym koncercie Dziś Muzyczny Wtorek i naszą wspaniałą gwiazdą jest Emilia Rutkowska ze swoim wspaniałym akompaniatorem Michałem Wojtusikiem. Brawa! Emilia Rutkowska, powiem parę słów, Państwo wszyscy wiedzą, ale przeczytam. Współzałożycielka i autorka teatru Tak. Autorka scenariuszy teatralnych i piosenek z elementami języka angielskiego dla najmłodszych. Absolwentka filologii chorwackiej na UJ. Studiowała również w Zagrzebskiej Akademii Teatralnej. Wraz z zespołem FM Kwadrat śpiewa, co napisze, co jej duszy gra. I od wielu lat też tańczy w zespole pieśni tańca Agiecha Krakus. I jako członek Towarzystwa Muzycznego im. Teodora Leszetyckiego w Warszawie kibicuje zdolnym młodym muzykom promowaniu nieznanej, niedocenianej muzyki polskiej. Oddaję mikrofon naszej gwieździe wieczoru, naszym gwiazdom wieczoru. Dziękuję bardzo. Wiecie dobrze, że ja nie jestem gwiazdą, tylko kawałkiem zespołu FM Kwadrat, który to kawałek dzisiaj będzie występował, czyli ja i Michał. Tutaj siedzi kawałek FM Kwadrat, który no niestety dzisiaj nie zagra, ale bardzo nam go brakuje. Przepraszam za to kłamstewko małe, że od dawna tańczę w zespole pieśni tańca, bo już nie tańczę, ale tak ładniej brzmiało. Niż przez długo tańczyła, to tak już wiek, prawda, się... No dobrze. Ty usiedź na głową. No nie chcę wyglądać tak jak oni właśnie. Witam was wszystkich. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ponieważ mam lekkie zapalenie gardła i mam nadzieję, że nie będzie tego słychać za bardzo. W razie czego to Michał pociągnie. Nic nie będę ciągnął. I zaczniemy od piosenki, która jest radą dla facetów. Jak zrobić, żeby kobieta była szczęśliwa? Słuchaj, kochanie. Słuchaj w ogóle? Nie, dobrze. U nas świetnie. Kobieta jak pogoda zmienna jest, nerwowa jak burza, płaczliwa jak deszcz. Nie masz na nią wpływu, chociaż chciałbyś, wiem. Przyzwyczaj się na wiosnę kwitnąca jak promień. Nie masz na nią wpływu, ona taka już jest.
piosenka z tych nowszych, powiedzmy. Piosenka, do której tekst wymyśliłam na moście, niedaleko bardzo bohaterów getta. Nie wiem, jak się nazywa ten most. I wtedy czekałam na spotkanie z człowiekiem, którego jeszcze ani razu nie widziałam. Ale jak już go poznałam, no to się okazało, że ma rudą brodę i tak został obok mnie. I jemu niestety go dzisiaj nie ma, dedykuję tę piosenkę. Muzyka Michał Budzisz. Wierzę, że gdzieś już słyszeliście go wizerunek. Tak, znaczy tak mnie mam. Aha, zostałem sam. Dzięki. Okej, dzięki. Nie.
bardzo ogromna wersja. Bardzo nas goni. Dlatego pozwólcie, drodzy Państwo, że nie będziemy dzisiaj za dużo mówić, a raczej przejdziemy do śpiewania. Oczywiście, tylko powiem, że ta piosenka akurat nie będzie dotyczyła relacji damsko-męskiej. Prawda? Ileż można. Czyli że jaka? Autobusowa piosenka turystyczna, urbanistyczna. Piosenka do Amora. Proszę bardzo. Bo generalnie to jest taki walczyk. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Trafił. Ktoś już kochać nie.
teraz będzie nie po polsku. Chciałam powiedzieć właśnie, że Michał pracuje nad materiałem na płytę. I właśnie ta piosenka ma się znaleźć podobno na tej płycie. Ale kiedy, to jeszcze nie wiadomo. Tak, właśnie. Ktoś kiedyś powiedział, że trzeba pracować na płytę, żeby potem ona pracowała na nas. Bardziej bym wolał, żeby ta druga część została wdrożona w życie tego zdania. A ja też? Proszę? Ja też? Że, słuchajcie, to miała być taka niespodzianka. Tak, owszem, udało się skombinować zespół, taki nowy. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie już teraz zaprosić na koncert, który się prawdopodobnie w marcu odbędzie. Odbędzie się na pewno, natomiast czy w marcu, czy w kwietniu, zależy to od możliwości, prawda, mobilizacyjnych muzyków i od terminów. Ale oczywiście Emila też tam się pojawi, razem zaśpiewamy niektóre piosenki z tych, które się pojawiły. Natomiast będą też nowe kompozycje i właśnie ta piosenka jest jedną z nich, jest po angielsku. Nie wiem, czy sobie poradzę, ale bardzo ją lubię śpiewać, refren znam na pamięć, super. A na zwrotkach będę kombinował. Żeby, to jest taka porada, żeby nie wkraczać w związki pod wpływem. To się może skończyć, może ktoś wie, czy to nie może. Krótka piosenka. Czekaj, szukam tu. Już sobie przypominam. Tytuł roboczy, spadaczka. O, właśnie. Anormalny spadaczka. Spadłam z nieba.
Oh,
Mocno brawami. Kilka pytań. Ale listę mamy. Bizu. Dobra. Kto wie, co to? Na babę. Nie, to daj Co za śpiewać. Coś ładnego i o miłości, tak? Najlepiej. Może koncert Rzeszy. Znam tylko wielką grę. Michał, zaśpiewaj. Nie, ja nie. Może ty ze mną coś. A może być coś z takich, co już śpiewaliśmy? Nie. Ale dzisiaj? No dobra. Ta piosenka też się doczekała nowej odsłony. I właśnie w związku z tym muszę jeszcze ją poćwiczyć. Dobry moment. Cóż, kolega zawsze dobrze mi radził, Michael. Dzięki. Może akurat... Idź, no co? Może dzisiaj wyjdzie.
raz. Piękny portret z tamtych lat. Tych kilka pejzaży od Alp. Przecież mamy na to czas. Zapamiętać chcę jak najwięcej. Żywe kwiaty na twojej sukience. Widzę szare ich chodniki. W moich dłoniach twoje ręce. Dziękuję bardzo. Dla mnie i dla nas wszystkich bardzo wielkie brawa, a serce, serce. Pod warunkiem, że wszyscy zaśpiewają. Zespół pieśni tańca, tylko czy nie zespół pieści. Daj mi, a dziewczynki nie dam. W szkole działa. Dobrze, śpiewamy. Dziękujemy bardzo, to już koniec koncertu mini. Dziękujemy bardzo w ogóle za...
zaproszenie wszystkim i dziękuję, że przyszliście. Kurde, można na was liczyć, dzięki. Ej, a mam biletów, ale też w tamtej się. Nie było biletów? Nie masz? Co? Ja to żartuję. Słuchajcie, dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie. Bardzo, pani Eli. Pani Eli. Dziękujemy również księgarni, że nas gościła. No ja państwu bardzo dziękuję, naszym wspaniałym gwiazdom dzisiejszego wieczoru. Mam nadzieję, że wystąpicie jeszcze z całym zespołem Tadeusz Kwadrat oraz swoją nową płytę będziecie mogli tutaj zaprezentować. Że mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni występ, nasze ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że następne będzie w pełnym składzie już. No, chcielibyśmy ze Tadeuszem Kwadrat. Także ja już bo są skrzypce i gitara jest tu siedząca. Już zapraszam. I cieszymy się na ten koncert. Dobre korki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Za przybycie też, nie? I za zaproszenie. Tak, ja dołączam się do przedmówcy, zgadzam się. No to dziękujemy i zapraszamy.